Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matruner. W dzisiejszym odcinku po prostu sobie będziemy chodzili po świecie. Wiecie co? W ogóle tak fajnie, że te święta się zbliżają. Już niebawem prezenty, Mikołaj i te sprawy. Co tam jest? To jest jakiś smog! Ja muszę to zobaczyć. Muszę podejść jak najbliżej się tylko to da. Ale spokojnie, bo to jest jakiś mega wielki, ogromny smog. Spróbujmy do niego jakoś tutaj wejść. Nie wiem, czy to się uda. Słuchajcie, tak, żeby on na mnie nie patrzył. Może w taki sposób to zrobimy. Tu skakując. O, dawajcie siądziemy na niego. Wow, co się dzieje? Patrzcie, ja lecę ze smokiem. Oh shit, gdzie on mnie prowadzi? Co on wystraszył się, słuchajcie. Zobaczcie, co on wyprawia. Ogarnij się, smoku, patrz, tutaj jest kolejny. To jakieś skrzynie jeszcze. Nie, słuchajcie. On tutaj leci, słuchajcie, on co on chce? Wow, słuchajcie, do wody chciał. O Jezu, tu jest kolejny smoczek. Nie. Słuchajcie, ale tam są w ogóle jakieś skrzynie. Musimy je zobaczyć, co one mają w środku. Słuchajcie, jeśli uda wam się dobić tak ze 3000 łapek w górę, słuchajcie, to pojawi się kolejny film. Więc słuchajcie, zostawcie łapencję, napiszcie. Może jakoś nazwiemy tego naszego smoka. Może Edek? Może Sławek? Może Krystian? Napiszcie oczywiście w komentarzu, jak możemy nazwać tego naszego smoka. A my od razu pójdziemy zobaczyć, co jest w pierwszej skrzynce. Słuchajcie, w ogóle tu jakieś pająki są? Co to w ogóle za pająki? Jakiś slime? Oh shit, no dobra, słuchajcie, więc w tym momencie idziemy zobaczyć, co jest w pierwszej skrzynce. Słuchaj, pająk, czy jeśli łapkę w górę zostawią widzowie, to pomożesz mi się dostać tam na górę? Słuchajcie, pająk powiedział, że tak, ale jeśli będzie 2000 łapek w górę, no to się wkurzy, ale pomoże, słuchajcie, jak nie będzie 2000 łapek w górę, to on się wkurzy. No dobra, to co, pająk, to co, mogę na tobie się usiąść? Dobra, spróbujmy, patrzcie, on idzie, on w tym momencie się porusza, zobaczcie, że, wow, ej, to jest dziwne, patrzcie, że on tutaj wchodzi. O nie, pająk, ogar, dobra, starczy, ja wyskakuję, słuchajcie. Dzięki za pomoc, ja idę zobaczyć, co jest w pierwszej skrzynce. Słuchajcie, a w pierwszej skrzynce mamy, uwaga, elfy świętego Mikołaja. Zobaczcie, że jest nawet renifer. Zobaczmy, co oni tutaj w środku mają. No widzę, że bardzo świątecznie. Widzę renifer, tak samo tutaj jest. Dobra, jest renifer, widzę, że on tutaj w śniegu coś chodzi. Może uwolnimy cię, reniferku. Dobra, hej, gościu. Słuchajcie, nie, no dobra, jest renifer. Mamy tutaj jakieś świąteczne choineczki, widzę. Tutaj w ogóle nie wiem, co to jest, jakieś drzewo. Jest ta laska Mikołaja. Okej, i są elfy. Cześć wszystkim. Widzę, że macie tutaj naprawdę ciekawie. Co u was? Co tam u was słychać? No hej, Matruner, mamy taką sprawę do ciebie, ponieważ święty Mikołaj niestety, ale musi w tym roku wszystkie prezenty porozdawać, więc słuchaj, może pójdziesz do tego domku, przeniesiemy cię do naszego świata i pomożesz dla świętego Mikołaja, bo naprawdę jest trochę słabo z nim. No dobra, elfy, pomogę wam, słuchajcie, nie ma sprawy, ja wam mogę pomóc, pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na mnie, także okej, ale pamiętajcie, że macie powiedzieć do Mikołaja, żeby jakiś dobry prezent mi dał. Dobra, idziemy zobaczyć, co jest w tym domku. Także wchodzimy i wow. Dobra, ej, słuchajcie, trafiliśmy do świata elfów, czyli do świętego Mikołaja. Zobaczmy, co my tu mamy. Cześć, elf, co wy tu w ogóle robicie? Co się dzieje? A, to ty miałeś tutaj przyjść i nam pomóc. Genialnie, słuchaj, Mikołaj ostatnio ma problemy, ponieważ renifery go nie słuchają. Musisz coś z tym zrobić, proszę cię, pomóż, bo nie możemy roznosić prezentów, które są tutaj. No ale zrób to, proszę, powodzenia, bo dzieci nie mogą czekać na prezenty. Już, spokojnie, na pewno coś zaradzimy, spróbujemy coś ogarnąć. Elfiku, ja mam do ciebie taką prośbę, ty tutaj bądź po prostu, ja pójdę do świętego Mikołaja, nie wiem, zobaczymy, co on tam robi. Dobra, także lecę zobaczyć. Dobra, to jest dziwne, coś dziwnego, słuchajcie, że w tym mieście nie ma w ogóle... No są renifery, ale w ogóle go nie słuchają. Zobaczcie, rozeszły się, faktycznie. Jest tu jeden renifer, tam gdzieś widziałem kolejnego. O, są kolejne, zobaczcie, tutaj. One w ogóle świętego Mikołaja nie słuchają. Święty Mikołaju, jest sprawa. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy, ponieważ renifery cię nie słuchają. Może na coś jakoś to zaradzimy, słuchaj. Może jakoś zaradzimy to. Dobra. Czyżby, bo ja po prostu pójdę, zobaczymy, co to jest. Zobaczcie, że no renifery się mnie słuchają, ale z Mikołaja nie chcą. Może Mikołaj podpadł.
No dobra, zobaczymy, słuchajcie, polecimy może tym reniferkiem, zobaczymy co tutaj jest. Wow, 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 patrzcie, patrzcie na to. Epicko, słuchajcie, możemy latać jak, no, jak święty Mikołaj. I dobra, reniferem, pójdziemy za tymi prezentami. Zobaczcie, że tutaj w ogóle te prezenty ktoś tutaj poustawiał. Dobra. O, widzę, że tutaj jakieś elfy, więcej elfów. No dobra, idziemy zobaczyć, co jest tutaj. Czy one za prezentami? Czy ja mam tutaj wejść? Nie, tutaj nic nie ma, słuchajcie. W ogóle, o, jakie łóżko świąteczne mają. Super! Zobaczmy, czy w innych... tutaj tak samo takie łóżko. W ogóle jakie prezenciki, epicko. Naprawdę, tych prezentów to mają tutaj masę. Cała wioska jest zawalona prezentami. No i słuchajcie, idziemy zobaczyć. Ej, co jest? Co jest? Czemu tam jest tyle krów? I dlaczego tutaj... jest jakiś ziomek, okej. Okay. Dobra, idziemy zobaczyć, co on tutaj robi. Hej, elf, cześć, elf, co ty tutaj robisz? No w końcu ciebie przysłali. Słuchaj, tutaj w skrzyni masz taki specjalny proszek, który umożliwia po prostu każde zwierzę, żeby latało. Więc może go wykorzystasz w jakiś sposób, tylko musisz iść do takiej specjalnej skrzyni i przynieść mi taką specjalną zbroję. Okej, zrobisz to? Nie no, ludzik, nie ma problemu. Ja mam tutaj renifera, także okej, ja to wezmę. Ale dobra, wezmę ten proszek, ale na pewno ci go przyniosę, tę zbroję, spokojnie, magiczną zbroję. Tylko gdzie jest mój renifer, słuchajcie? Musimy znaleźć tą skrzynię, w której jest ukryta ta właśnie... zbroja, więc zobaczymy, czy to się uda. No dobra, mamy reniferka naszego i lecimy, słuchajcie, lecimy zobaczyć, gdzie jest ta skrzynia. O, jest, znaczy nie skrzynia, tylko prezent ten wielki, ogromny. Dobra, idziemy zobaczyć. Okej, renifer, ogarnij. Nie, patrzcie, on tam sobie wylądował, co za dziadyga mała. Dobra, idziemy zobaczyć, czy tutaj jest, no i oczywiście labirynt musi być w takim prezencie. No nie, no dobra, idziemy znaleźć, może coś będzie. Nie, tutaj nic nie ma, tutaj też nic, halo? Czy będzie coś ciekawszego niż tylko ślepe uliczki? Halo, halo, proszę mi tutaj pomóc. Dobra, mamy tutaj jakieś wejście na górę. Widzę, że, o, jest, patrzcie, mamy magiczną. Jakiś napierśnik, buty, kolcze, ostro, dobra. Nie, no już reniferem chyba się nie uda. Nie, no spróbujmy reniferem, bo ja nie chcę po prostu tutaj już latać. Sam po prostu po tym mieście. Spróbujmy tam jakoś wskoczyć. O nie, dobra. Czyli tutaj będzie... O, ale jednak się udało, dobra. Myślałem, że będzie troszkę gorzej, no ale jednak się udało. Dobra, renifer, czemu ty żeś tutaj wylądował? Co za gość? Słuchajcie, ile tutaj w ogóle krów jest? Ostro, epicko. Ciekawe, czy coś z tymi krowami będzie trzeba zrobić. No dobra, ja tutaj wskakuję. Opsa, jestem. Dobra, proszę bardzo. Masz tutaj ten specjalny swój napierśnik, który mogę ci tutaj po prostu postawić. I dobra, ja lecę zobaczyć, co się dzieje dalej w wiosce. Słuchajcie, widziałem w ogóle tutaj ktoś śpiewał, może... pójdziemy zapytać się. Okej. No dobra, tutaj jest jakiś ziomek. Hej, co tam u ciebie? Co, że potrzebujesz wełny? Wtedy dostanę szmaragd? A co za szmaragd dostanę? Smycz? Słuchajcie, on powiedział, że dostanę, ale... smycz dostanę, ale po co mi smycz? Pewnie, żeby te krowy, słuchajcie, żeby latały. Święty Mikołaj będzie po prostu miał zamiast reniferów krowy, więc to będzie chyba dobre rozwiązanie, tylko potrzebujemy właśnie jednego szmaragdu, żeby mu tutaj włożyć i wtedy możemy za smycz. Okej, czyli potrzebuję wełnę. Dobra, to idziemy znaleźć wełnę. Ja widziałem, tam wełna jest. No dobra, więc chyba tam będzie trzeba po prostu pójść. Widziałem, że tutaj śpiewają, więc 19 wełny to chyba będzie niedużo. No dobra, spróbujmy to ogarnąć. Cześć wszystkim, cześć. Patrzcie, oni tu śpiewają. Co? Czy mogę wełnę? Ej, czy mogę wełnę? Słuchajcie, co? Jeden powiedział, że przed chwilą, że popsuła im się maszyna do, tutaj do kolędowania. Więc zobaczmy. Trzeba... dobra, tu jest okej. Ten dźwięk trzeba ustawić. No dobra. Spróbujmy, czy to będzie dobre. Dobra, zobaczmy tutaj, czy będzie okej. O, teraz będzie git. Patrzcie, teraz będzie git. Czyli na samym końcu... owca! Wynocha mi stąd. Owca jeszcze się tutaj napęta. Dobra, zobaczmy. Dun, 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 dun.
Jest! Udało się, słuchajcie, możemy wziąć wełnę, więc epicko. Dobra, bierzemy wełnę, słuchajcie, zabieramy tą wełnę, czyli super, udało się, możemy ją wykorzystać po prostu, żeby ogarnąć te smycze. Fajnie, fajnie, dobra, mamy już 4, a potrzebujemy 19. Czy ja znajdę tutaj gdzieś 19 wełny? O, nie wiem, tego to ja nie wiem. Spróbujmy to ogarnąć. Ale już mnie to denerwuje, ten wasz wokal. W ogóle śpiewać nie umicie. Nie umicie. O Jezu. Co za denerwujące. Ej, słuchajcie, napiszcie, czy was też te elfy tak denerwują, czy nie. No ale to jest... No nie, jeszcze troszkę wełny mi brakuje. Nie za dobrze. Dobra, spróbujmy to ogarnąć. Dobra, jeszcze tutaj jedną. Dobra, jedną wełnę. Naprawdę jednej wełny mi brakuje? Nie wierzę w to, nie wierzę w to. Muszę jeszcze jedną wełnę znaleźć. Może po prostu owcę weźmiemy i ją tutaj... Okej, ogarniemy. Chodź tu, owca. Dobra. Mam 19. Dobra. Mam 19, udało się. Lecimy z powrotem, słuchajcie, do tego ziomeczka. Damy mu za szmaragda. Oczywiście za 19 dostaniemy szmaragda, a za szmaragda mamy smycz. Dobra, patrz. Ziomek, patrz, proszę bardzo. Mam szmaragd, super. Wkładam ci to. O, jeszcze sobie to wezmę. Dobra, trzymaj się, hej. Ja lecę zobaczyć, czy te krowy naprawdę będą potrafiły latać. Zobaczymy, czy to się uda. Czy to będzie do zrobienia. Okej, dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy tutaj te krówki. Dobra, proszę bardzo, macie tutaj te magiczne rzeczy, dobra. Czyli magia zacznie działać za niedługo. Dobra, ja może tego nie będę im dawał, po prostu święty Mikołaj się tym zajmie i po prostu sobie odleci. Dobra, więc okej, biorę te wszystkie krowy, słuchajcie, bo mogą mu lecieć dla świętego Mikołaja w tym roku. Święty Mikołaj nie z reniferami, lecz z... świętymi krowami będą latały. Będzie latał, dobra, bierzemy wszystkie krówki, dobra, idziemy do świętego Mikołaja, chodźcie krówki, lecimy zobaczyć, czy to się uda, naprawdę, czy to będzie możliwe, żeby krowy zamiast reniferów po prostu obsługiwały świętego Mikołaja. O, renifer, chodź, o nie, dobra, nie chcę, tylko chcę po prostu, żebyś podleciał ze mną. Okej, dobra, te krowy, 3 chyba wystarczą, dobra, spróbujmy. O nie, jeszcze jedną zatłukłem. O nie, za dobrze, dobra. Więc 2 na razie na sam początek. Święty Mikołaju. Co to jest, patrzcie. Kick the body? Kick the body chyba, słuchajcie. No dobra, wskakujemy oczywiście do świętego Mikołaja. Święty Mikołaju, proszę bardzo. Tutaj masz rzeczy, które mogą ci się przydać jeszcze. Proszę bardzo, to świąteczne rzeczy. O, tak jest, magia świąt. Proszę bardzo, także już ci to pomoże. Zobacz, masz tutaj kilka krówek. Renifery już zaczynają ciebie słuchać, więc ja wracam, słuchaj, do swojego świata i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać później. Dobra, elfie, weź mnie teleportuj do normalnego świata, proszę cię. Okej, dobra. Mam do ognia wskoczyć. Dobra. Wow, moi drodzy, zobaczcie, wyszliśmy z tej pierwszej skrzynki, okazało się, że tutaj są elfy oczywiście, którym pomogłem, więc przechodzimy do kolejnej skrzyneczki, zobaczymy, co będzie w tej różowej, słuchajcie, co tam jest w tej różowej skrzyneczce, także wchodzę, ja sobie tutaj, pyk, okej, no dobra, pomalutku, okej, i uwaga, co? To są kuce z brąksu? Ostro! Ej, słuchajcie, kuce z brąksu, no nie jest niezła akcja. Dobra, ja wskakuję do tych kucy i zobaczymy, co jest tutaj grane. Cześć, kuce! Kuce z brąksu? Ej, tu widzę, jakiś przycisk jest, ciekawy. Co? Szybko, wolno? Ostro, dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Okej, bo widzę, że tutaj się trochę pogoda popsuła. Okej, przeteleportowało nas to gdzieś. No ale dobra, muszę wpisać taką specjalną komendę, żeby tutaj przestało deszcz nam padać. No dobra. Słuchajcie, tutaj jest w ogóle coś dziwnego, bo... no tutaj mamy jakieś, nie wiem, spadki FPS-ów, więc trzeba troszkę... O nie, czemu spadki FPS-ów w ogóle mam? Dobra, spróbujmy na krótkiej. Myślę, że będzie git. O, raz, słuchajcie, tutaj jest prosto, w prawo, prosto, lewo, prosto. Lewo. Dobra, spróbujmy to zrobić. Słuchajcie, tu jest chyba start, więc prawo, prosto, prawo, raz, dwa, trzy, lewo i tam trzeba doskoczyć jakoś. Okej, jest, udało się. Dobra, spróbujmy kolejny. Prosto, prawo, prosto, prawo,
Prosto. Prosto. Prawo. Dobra, spróbujmy tak ogarnąć. Prosto, prosto. Prawo, prosto. I co dalej było? Prawo. Prosto. I trzeba to jakoś przeskoczyć. Jest! Udało się! Ej, udało się! Udało się to ogarnąć. Co tu jest grane? Ej! W ogóle zobaczcie, jak tutaj strasznie... Ile tutaj lawy w ogóle jest. Ej, kuce, słuchajcie, tu kuce było szybko, było wolno. Teraz, o, tutaj się coś pojawiło. Słuchajcie, musimy to ogarnąć. Czyżby tutaj coś było? Mam nadzieję, że tu żadnych szkieletów, nic nie ma. Okej, szybko przebiegamy, żeby one nas nie trafiły. Nie, tam nie, nic nie było, okej. Dobra, szybko. O, szybko, dobra. Dobra, jest ten, powiem wam, Snake. To naprawdę tutaj idzie cały czas do przodu. Ej, czyżby to już był koniec kuców? Ej, dobra, to idziemy zobaczyć, co będzie dalej. Okej. No dobra, przeteleportowało mnie, zobaczcie, udało się przejść tutaj. No dobra, to co, idziemy do kolejnej, słuchajcie, skrzyneczki, zobaczymy, co będzie w kolejnej. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapencję w górę. No i słuchajcie, idziemy zobaczyć, co jest w kolejnej skrzyneczce. A w tym miejscu, słuchajcie, mamy... I nie ma mocni, ostro, dobra, idziemy zobaczyć. Wskakuję, hopsa, mam to zrobione, yeah! Dobra, patrzcie, i nie ma mocni, oni są w swoim laboratorium, zobaczcie, co oni tutaj mają te swoje logo, widzę, że jakąś skrzynkę, prezenty, widzę, że już świątecznie, no świątecznie, no i mają sofę, zobaczcie, że tutaj można sobie telewizję pooglądać, czy coś tutaj porobić fajnego, pograć na PlayStation, wow, no nieźle, fajnie chłopaki tutaj się dorobiliście, więc słuchajcie, co jest tutaj z wami, powiedzcie mi, co ja mam zrobić, powiedzcie... I nie ma mocni, co jest? Hej, Matruner, słuchaj. No ogólnie tutaj mamy taki problemik malutki, ponieważ... zgubiliśmy hasło do naszej skrzyneczki, którą ostatnio znaleźliśmy. No i bardzo nas ciekawi, co tam w środku jest. Więc może weź, pomożesz nam, słuchaj. Tam pod schodami jest taki napój. No i słuchaj, go możesz wypić i wtedy przeskoczysz przez dziurę. Normalnie będziesz mógł latać tak naprawdę. O, to właśnie tam, dobrze patrzysz. Dobra, to teraz idź i poszukaj tego napoju. Nie no, luzik, tylko muszę znaleźć ten napój, słuchajcie, bo nie wiem, gdzie on jest, okej, okay. O, dobra, mamy tutaj, jest napoik, super, no i patrzcie, że możemy po prostu przeskoczyć tam, zobaczcie, że tam jakaś dziura jest faktycznie, no dobra, to co, próbujemy? Próbujemy, dobra, hopsa, i co? Ej, wow, mam skok, wow, skok wiary, słuchajcie, mam, udało się. Jesteśmy gdzieś tutaj dosyć wysoko, nie wiem, co tutaj się dzieje, ale nie podoba mi się to, słuchajcie, jak ja tam wrócę, przecież to jest niemożliwe, żeby tam wrócić. O lol, dobra, słuchajcie, mam pomysł, ponieważ będzie trzeba jakoś się przedostać tam na dół, to słuchajcie, tutaj widzę, że jest tabliczka, tą tabliczkę po prostu rozwalę i zobaczymy, czy woda spłynie na sam dół, okej, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jest oczywiście kilka skrzynek, nie wiem, czy coś tutaj w nich jest. Są jakieś spodenki. Diamenty! I to diamentowe spodnie, słuchajcie, ile jest diamentów? 64 diamenty! No i nie ma mocni, to się spisali, słuchajcie. Naprawdę epicko, później zobaczymy, co tam jest. Ale, o! Ej, czy te bloki są niewidzialne, słuchajcie? Patrzcie, te bloki są niewidzialne, można przez nie przechodzić. O, shit, nie za dobrze, ciekaw, czy to jest wyjście. Jest, dobra, wyjście. Nie za dobrze, słuchajcie, czy ja mam iść tam po te hasło? O, shit. Dobra. Gdzie ono tam może być, słuchajcie? No, myślę, że tam gdzieś jest. No, ale zobaczmy, czy tutaj coś w ogóle jest takiego, co może mi pomóc. Nie wiem. Tutaj w ogóle nic ciekawego. To ten hełm z poprzedniego odcinka. Ej, to będzie epicko, patrzcie. I teraz widzimy te niewidzialne bloki. No jak wam wcześniej wspomniałem, zobaczcie, że mamy tutaj niewidzialne bloki, czyli te bloczki, po których po prostu nie mogę przechodzić, więc zobaczcie, właśnie w taki sposób one się tutaj prezentują, to są niewidzialne bloczki, spróbujmy to ściągnąć, zobaczcie, widzimy normalnie tutaj obsydian, który powinien być po prostu niewidzialny, czy widzialny, ale okej, dobra, możemy teraz przeskakiwać, zobaczcie, w tym momencie jakbym nie miał tego, słuchajcie, to bym po prostu tu wszedł, no ale uwaga, to już jest bardzo hardkorowe, ponieważ zobaczcie, że
że tam są jeszcze też niewidzialne bloki, które po prostu bym wpadł do lawy i po prostu spłonął. Także w tym momencie to się naprawdę przydało. No dobra, słuchajcie, zobaczmy ile, co tutaj mamy. Mamy tabliczkę. Okej, hasło 1, 2, 3, 4. Naprawdę takie hasło i oni zapomnieli? O Boże, dobra, wracamy, słuchajcie, wracamy tam do i nie ma mocnych. Spróbujemy im to otworzyć. Zobaczymy, co oni w tej skrzynce mają. No i zobaczymy, co później będą, co będzie w kolejnych skrzyneczkach. No dobra, więc słuchajcie, tak się to udało ogarnąć. Zobaczmy, czy też coś w skrzyneczkach. Diamentowy chestplate, okej, okay, tam skrzynka. No i zobaczymy, czy... Oj, buciki, no nieźle, nieźle, epicko. Dobra, command block nawet jest ostro. Wskakujemy, o i nie ma mocni, tam widzę, pływają sobie. Siemanko, słuchajcie, mam hasło dla was. No i mam też kupę dobrych wiadomości, ponieważ znalazłem, zobaczcie, prawie cały diamentowy set, więc epicko. Dobra, słuchajcie, ja to wam tutaj wpisuję, zobaczymy, co wy tutaj macie. Ile złota, patrzcie, to jest wasze złoto. Hasło to 1, 2, 3, 4, 5. Proszę bardzo, możecie sobie tutaj to wziąć. Mogę wam dać też kilka diamencików. Także pamiętajcie, 1, 2, 3, 4 to jest hasło wasze standardowe. Więc ja od razu tutaj spróbuję jakoś się wydostać. A spróbujmy po prostu... nie wiem, w jaki sposób mam się tutaj dostać. Słuchajcie, będę musiał się podsadzić, no jasnogłazem. Okej, okay, jasnogłaz to jest taki w ogóle nie aż taki bardzo kosztowny. O nie, dobra, muszę tu wpisać komendę, żeby deszcz mi nie padał. No dobra, mamy to zrobione, superancko, słuchajcie, więc idziemy zobaczyć, co będzie w ostatniej skrzyneczce, która jest właśnie tutaj. Okej, okay, tak, wchodzimy pająk. O nie, 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 spokojnie. Patrzcie, on chyba chce na to biały wskoczyć. No dobra, i co ja mam teraz zrobić? Ej. No dobra, dobra. Ej, słuchajcie, co my tu mamy? Co my tu mamy? Ej. Tu, czy tu jest Vito? Ten Vito, Minecraft Vito? Słuchajcie, dobra. Cześć Vito, słuchaj, co się dzieje? Co tam u ciebie, słuchaj? Słuchajcie, ja muszę tutaj czas pisać, bo ogólnie Vito coś ostatnio nie chciał rozmawiać, więc zobaczymy, co on tutaj napisze po prostu. Hej, pomóż mi. Bella cię zaginęła i nie mogę jej znaleźć. Pomożesz? Idź do jaskini, tam może ona być. Po prawej masz drogę. Słuchaj, Vito, spokojnie, jak my jesteśmy ziomeczki, no to na pewno ci pomogę. Słuchaj, znajdziemy tą Bellę, znajdziemy ją, gdzieś ona może być ukryta. Słuchajcie, zobaczymy, co tutaj jest. Tu jest diamentowy kilo, więc Vito, ja sobie chyba pożyczę to. W ogóle, co ty masz za tutaj panterę, jakąś czarną panterę? O, słuchajcie, tutaj chyba stanowisko do nagrywania, zobaczcie, jest. To jest chyba Belli, bo jest różowe, a tutaj zobaczcie, jest gamingowe stanowisko Vito, więc zobaczcie, tutaj kamerkę ma ogólnie, której rzadko używa, no i zobaczcie, jaki on komputer epicki ma, słuchajcie, muszę zobaczyć ten komputer. O, widać, słuchajcie, no, powiem wam, no, kosmiczny sprzęt, kosmiczny, 3 kostki RAMu, super. Epicko, karta graficzna jaka epicka. Nie, dobra, słuchajcie, widzę, jak widzicie, tutaj w ogóle komputer odkładam ci na miejsce z powrotem, no, ale zobaczymy, czy da radę tutaj jakoś. O, i konsolkę, słuchajcie, StarCraft? Nie, Starlink, o, Starlinka. Chyba Vito sobie gra tutaj. Ale to chyba jest Nintendo, tylko że nie wiem. Dobra, zobaczcie tutaj, o, coś, jakieś tutaj konwersacje. No dobra, mamy tutaj oczywiście przycisk, więc idziemy zobaczyć. Okej, okay. Przeteleportowało nas gdzieś to. No ale, ale tutaj widzę, że jest dosyć różowo. Różowo, okej, okay. I co ja mam w tym momencie zrobić? Słuchajcie, czyżby to był jakiś parkour? Ale tutaj jest jakaś różowa wełna, słuchajcie, to bardzo prawdopodobne, że tutaj była Bella, ale tego nie mogę zniszczyć, więc trzeba w jakimś innym sposobem ogarnąć przejście właśnie przez to. Może podpaliłby, podpalimy to, słuchajcie, albo zrobimy wiaderko. Poszukam może żelaza i zrobimy po prostu zapalniczkę, która nam pomoże tutaj przejść. No okej, dobra, mamy tutaj przejście. Ej, jest. Zobaczcie, że mamy tutaj ogólnie książka z piórem. Tu jest żelazo, może jakoś się uda spalić tą wełnę. Dobra, spalimy tą wełnę spokojnie, tylko muszę po prostu... A buty jeszcze mam, zobaczcie, jeszcze jestem cały diamentowy, więc epicko. Spróbujemy po prostu wziąć to. Może weźmiemy sobie też kobla trochę. Kobelek, okej, okay. kobla. I wracamy. O nie, lawa jeszcze mnie podpaliła. Shit. O, zawsze mam problem z tą lawą. Słuchajcie, problem z tą lawą zawsze. Bo to tak przeszkadza, że głowa mała. Dobra, spróbujemy przejść tam. Słuchajcie, spróbujemy przejść z powrotem. No,
O kurczę, tutaj z powrotem będzie troszkę ciężej, bo zobaczcie, tu jest dosyć wąsko, także uda się to jeszcze przeskoczyć jakoś. Hopsa, hopsa, mamy to zrobione. Świetnie, genialnie, słuchajcie, mamy zrobione. A, jeszcze węgiel. Węgiel mamy akurat tutaj, więc nie wiem, czy mi się go uda wydobyć. Dobra, mamy węgielek, więc ja jeszcze muszę tylko drewno wziąć, ogarnąć crafting, no i spróbujemy to podpalić. Także da radę to wszystko ogarnąć, super. Bierzemy crafting, robimy pyk i wiaderko. Wiaderko czy co robimy? Nie wiaderko, zrobimy ten, zapalniczkę. Zobaczcie, tutaj jest gravel, więc to na pewno mi się przyda. Zarąbiście. Zarąbiście, akurat się wszystko składa. Spróbujmy może tym diamentowym kill-offem, może to da szczęście jakieś, które po prostu ułatwi nam... O, jest krzemień, mamy krzemień, więc genialnie. No i teraz tylko crafting zrobić, pyk, tutaj mamy crafting, także postawimy go tutaj. Zrobimy, powiedzmy, piecy, który na pewno nam tutaj pomoże. Dobra. Chwileczkę, musimy poczekać, żeby się przypaliła sztabka żelaza. O, dobra, i spróbujemy zaraz to podpalić. Ciekawe, czy to się uda, czy cały ten system będzie działał. Dobra, wrzucamy to i to. Dobra, mamy krzesiwo, super, mamy krzesiwo. Więc w tym momencie możemy to podpalić, słuchajcie, spróbujemy to podpalić. Okej, dobra, to się podpaliło coś. Dobra, i co? Dobra, słuchajcie, czy to się będzie niszczyło? Okej. Może, o, już teraz się da rady, patrzcie, poniszczyć. Super, epicko. No nie, nie, jeszcze w ogień wszedłem, dobra. To już się da rady, podpaliło się, słuchajcie. Więc puściło i można przejść, dobra. Spróbujmy gdzieś tutaj wodę jakąś znaleźć, może się uda. Nie wiem, idziemy dalej. Zobaczcie, że tutaj pochodnie są postawiane. Więc, o, patrzcie, Bella jest. I koleżanka. Cześć Bella, cześć koleżanko Belli. Słuchajcie, Vito ogólnie się martwi i chciał, żeby już Bella wróciła. Nie wiem, czy macie coś tam nagrywać, czy co, ale lepiej, żebyś już wróciła. Także fajnie, że tutaj z koleżanką się spotkałeś. Dobra, zobaczymy, co ty powiesz. Hej, co ty tu robisz? Okej. Powiedz mu, że przyjdę za 10 minut. Dobra, Vito, słuchaj, jest taka sprawa, bo Bella tam z koleżanką się po prostu spotkała, więc przyjdzie za jakieś 10 minut, więc nie masz co się martwić. Na pewno uda wam się tam coś nagrać, więc okej, dobra. Ja, słuchaj, tutaj stawiam ogólnie żwir, stawiam te różowe wełny Belli, no i wracamy, słuchajcie, do tutaj. Z powrotem do naszego świata, słuchajcie. Idziemy zobaczyć tego smoczka, słuchajcie. Jeśli chcecie więcej odcinków właśnie z takiej serii, gdzie odwiedzamy jakieś różne portale, nie portale, ale skrzynie, może z portalami fajnie by było coś ogarnąć, dajcie oczywiście znać w komentarzach, zostawcie łapencję. Jeśli będzie tak z 5000 łapek, to może uda się ogarnąć coś fajnego, słuchajcie. Dobra, to teraz tak, napiszcie oczywiście komentarz z nazwą dla smoka, słuchajcie. Napiszcie z... w nawiasie nazwa smoka i... nie, w nawiasie smok i nazwę, słuchajcie, więc zobaczymy, zobaczcie, że ten smok naprawdę jest epicki, fajnie można nim polatać. Jeśli wam się podoba coś takiego, koniecznie napiszcie w komentarzach, zostawcie łapencję, mam nadzieję, że czekacie na więcej filmów, więc do usłyszenia, jestem Matrunek, hej!